Uwaga, uwaga. O, nie było zdarzenia. O. O, moja BMW. Musiał odjechać, nie? No. Słuchajcie. Czy sprzedam BMW moje ulubione? Zaraz wam odpowiem na to pytanie. Mojego BMW nie sprzedam nigdy. Szmata to no. Jest. Obśrupana. Ale V8. Ja tego nigdy nie sprzedam. Powiem tak. Jak uzbieram kasę, nie wiem kiedy to nastąpi, ale wlatuje tutaj turbina, Tomek. I oryginalny wydech Akrapowicza do tej BM-ki. Czyli zrobimy takie sobie pseudo M-kę po swojemu. Turbina, ile to będzie kosztowało? No, świat nie wie. Bardzo dużo. Wydech też bardzo dużo. Ale trzeba wykorzystać tą jednostkę, bo to jest silnik wieczny, słuchaj. V8. Ile to ma najechane? Nie wiem, z 500 000 kilometrów. I wiesz co? W tej MC Darka jest ten sam silnik. Ty, co to jest? Czaisz bazę? W końcu. Takie coś mi odpadło. Bo to jest, nie jest tak, że jakaś sztuka zrobiła. Może mechanik coś wyciągał i tak sobie to położył i tak zostało i tak jeździłem z tym. I tak sobie zostawił? I tak sobie zostawił. To dziad. To dziad. Ale my sobie to zostawimy. Się spytamy kogoś, od czego to jest. Pyp, 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 pyp. Mogłeś w worku przynieść. Dzięki za obiektyw. No i co? No fajny pomysł, nie? Żeby zrobić tutaj tą turbosprężarkę, nie? Ale ile pieniądza to pochłonie? No pochłonie. Jak myślisz, jaki koszt? Duży na pewno, nie wiem, nie orientuję się, ale duży będzie. Wielki. To nie będzie kosztowało 10 tysięcy złotych. Ani 20. 30. Chyba nawet nie 30. Ale na nowym wydechu, jak to będzie pierdzieć. No i zakładamy akrapa, żeby to pierdziało. Bo to będzie miało, musiało pierdzieć. A czemu? No, no jak to. Ale to ja mówię, jak pierdzi, zacznie, to jest dobre. Zacznie się już z turbiną, to królu złoty, później będą hamulce, bo będą za słabe, później coś. No tarcze na pewno, nie? I te zaciski inne. No nie wiem, myślę, może w 100 tysięcy się zmieścimy. Będzie projekt szmata, słuchajcie. Nie, naprawdę. Takie coś będzie, to ja tego samochodu nigdy nie sprzedam. Będę po prostu... Aha, a jeżeli chodzi o kolor tego samochodu... Tak, no blacharkę no, trzeba będzie zrobić, wszystko. Znaczy, chcę, żeby to taka szmata była, nie? A brzydka. Ale żeby po prostu miała w środku potwora. Tak chcę. To docelowo ile będzie tu konia? Docelowo? Minimum 600. Co? Ocie panie. To będzie jechało 1500-900 na godzinę. Nie wiem ile to będzie jechało, Kuba, to już ale... teraz jedzie, bez niczego to jedzie, nie? No teraz to jedzie gdzieś około 260. To ma 330 koni. Co prawda sprzedający mówił, że ma więcej, bo jest shipowany, ale... Ja w to nie wierzę, wiesz? Daleko nie mamy, to zrobimy kiedyś może odcineczek, pojedziemy na hamownię do Tupadeł. Tak? No bo jest hamownia. Tylko trzeba się zorientować, jaki kosz. I sprawdzimy, ile to ma faktycznie. Bo w Tupadłach, jak się jedzie tu na Janikowo, jest hamownia. Mają hamownię. A dzisiaj czynne jest? Dziś, no w niedzielę. Dzisiaj nie. Dobra, pojedziemy na hamownię. I zobaczymy, ile to faktycznie ma. No i teraz pytanie. Gdzie damy do wstawienia tą turbosprężarkę?
najlepiej się dziura i taką jak na amerykańskich filmach, takie turbo założymy. Tu z przodu, to nie tak. Będę widział, gdzie jadę. Nie będzie widać. Ale gdzie to dam? Nie. Komu damy do zrobienia? Tak. Internety nie kłamią, internety pomogą. Tak. Są goście, co tam się zajmują tylko BMK-ami. A kolor docelowy tej BMK-i? Nie wiem. A inwestycja w malowanie? Nie wiem, raczej nie. Raczej w oklejanie, jak blacharkę zrobimy, czyli tutaj było walnięte. I to już raz było pasowane, to oczywiście znowu poszło na dół. Nie trzyma. Pourywane. Nowe były te mocowania, nowe plastiki kupione, ale no... Blacharz tak słabo to widać zrobił, bo znowu to opadło. No i trzeba by było trochę zadbać o nią. Ale silnik tu jest po prostu najważniejszy. W tej chwili, no jak te wydechy chodzą? No, jak się na początku kupiło, no to wydawało się, że fajnie to chodzi, nie? Ale z biegiem czasu... Za mało, nie? Za słabo to chodzi. Wcześniej mieliśmy nawarę i Kuba na pace tańcował, nie? Razem tańcowaliśmy na pace, nie? Nie wiem. No? Nie pamiętasz? Nie. W jakim kolorze to będzie docelowo? Okleina. Ale jaka? Chyba czarny mat. Czarny mat z niebieskimi wstawkami. Dawaj, przerób to na Raptora. Przerób to na Raptora. Ale jak przerobisz to na Raptora? Silnik tu wstawisz do Raptora. Wywalisz szybę i będziesz miał Raptora. Wywalisz szybę. Wywal szybę, dach. To i tak się będzie trzymało bez dachu. Wiesz jeszcze, lusterka wywal. I gitę z majonez. A ten bagażnik to... Gitę z majonez, Kalifornia. Gitę z majonez, Kuba już fantazjuje. Trzymaj. Żebyś tu nas nie przejechał, panie. Nie. Bo to ma moc. To jest moc. Moc V8. Chyba. A zrobimy to. Wstawimy monetkę. I co? To jest monetą? Czy się przewróci, jak był przy odpalaniu? Już! Zatrzęsło! Poduszki do wymiany. Ale silnik idealnie pracuje, nie? Tam się nie ma zmienięcia, coś. Tak dwóch złotówkę by trzeba było położyć, bo tam ma ten, może 2 złotówka została. No już nie stawiaj. Co wpadnie, to moje. To jest 330 koni, mówię wam. Jak z drugiego wydechu normalnie leci, nie wiem. Dotąd leci normalnie to. Dym. Dym? No. Tomek, przygazuj. Pierdzi, nie? Pierdzi. Jeszcze. Pięknie pierdzi. Mi się wydaje, że pięknie pierdzi. A ty? Co sądzisz? A jak pięknie pierdzi wskazówka spalania?
To znaczy wskazówka Żyda naszego. Tak parę razy byśmy popierdzieli, już do domu by się nie dojechało. Nie dojechało. To, to jest wskazówka moment, paliwa, nie? Obrotomierz idzie tak, a paliwo idzie tak. Ja już nie pierdzę, czy... To ja mogę popierdzić. Ty możesz popierdź, Kuba. Umiesz pierdzieć? Ale którym to? No kurde, tym po prawej. Tam. Prawej to jest ten, tak? No, no. Pierdzisz? Kuba pierdzi. Ile ty się no popierdź, popierdź. Dobra! Ile to spala? Dobra, no dużo. I co, jak się pierdziało? Ile to spala? Ile to spala? No jak dużo spala, to już nie pierdź, chodź, chodź. Więcej pierdzenia, to jest mniej paliwa. A jak nie, jak mniej jest paliwa? Kuba, wiesz ile to spaliło? W tym momencie, co sobie popierdzieliśmy, to to spaliło 10 twoich wyjazdów w Husqvarną. Co? No. 10 wyjazdów w Husqvarną. No to spalimy 50. Kuba, wygaś kluczykiem. Dziadek do domu nie dojeżdża. No i taka to jest szmata, słuchajcie. Fajnie pierdzi, nie? Jak na taki seryjny, nie? Warto, warto w niego zainwestować. Ja mam pytanie. Tak? On jest dla mnie dobry. Samochód? No patrz. No dobry na ciebie, no. Patrz. Nawet się mieścisz. Jakby opuścić, to bym tu się mieścił. Chcesz wycofać? No. Majsterchef, ty chory jesteś, przeziębiony. Nie możesz. Trzeba będzie jeszcze hak założyć. A po co? A to ja popsułem? Od razu ciągać taką beczkę z paliwem, nie? I bezpośrednio podawać do silnika. Ja mam no pytanie, czy to ja popsułem? Czy to majster Tomek popsuł? Co popsuł? Bo ja tego nie ruszałem. Ja nie popsułem. Ja ty majster Tomek, ty tu chodź. Ja nie popsułem, na mnie nic tu nie zgania. Także no, w przyszłości zobaczycie tą BMW-kę trochę inną. Nie wymieniam sprzętu. Będzie ta szmata. Z tym silnikiem. Z turbiną. Tylko zbierać pieniądze. Widzę, że spodobało ci się. To odpalam i jadę. Bez prawka ja... No. Morgę. Nie no, dobra jest. Taka prawdziwa szmata. Czarne i zostawimy srebrne. I lekkie niebieskie, lekko niebieskie wstawki w wejcy. Srebrne, coś zostawić chcesz? No fajnie by coś się odróżniało, nie? Nie, no to ja bym nie, srebrnego bym już nic nie zostawiał, po prostu grille, tak. Grille niebieskie by były. Ale nie jasno niebieskie, takie ciemne niebieskie. No, trzeba odnowić te kontakty z tym, ze szrotem angielskim. No, no bo grill... Do bracia Collins trzeba zadzwonić. O, ty no, oni to by zrobili, ale to tam wiesz, ale to może z dwie paki to by wzięli, nie? Koszty to razy 10 idą. Ale no nie wiem, do bracia Collins, może no dobra. Mają. I teraz na stację trzeba jechać, się popierdziało. Podobno najbrzydsza BMW-ka jaka wyszła. A ona jest taka brzydka, że aż mi się podoba. Naprawdę. Słuchajcie, ja powiem wam tak, jest pełno różnych nowych modeli, ale ta linia, tak według mnie po prostu jest zawsze na czasie, zawsze jest fajna. Może ten bagażnik trochę taki, trochę to dziwnie wygląda, troszkę by mogli to inaczej zrobić. Ale jak na 2005 rok ta BMW to jest naprawdę jest fajna linia. No i pierdzi. To jest coś fajnego.